Cześć, tutaj Kacper. Dzisiaj nagrywamy z moim bratem Bartkiem fasolki wszystkich smaków. Edycja piąta. Edycja piąta. Kupiliśmy to na stronie w opisie, więc możecie sprawdzać. Wszystkie smaki macie także w opisie zawarte. My mamy sobie tutaj na kartce napisane, ponieważ jest to wszystko po czesku. Dobrze, więc zaczynamy. Może Bartek, jak się czujesz? Jestem przekonany, że na pewno trafię dużo złych i najbardziej się obawiam prawdopodobnie zgniłego jaja. To chyba najbardziej. Ja się najbardziej obawiam chyba śmierdzącego karalucha. Tak? Dlatego bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania. Dobra. Tak to ogólnie wygląda. Tak. Nie wiem, czy widzicie. Pięknie, pięknie wyglądają. Wiadomo, mamy też tutaj wodę. Ja sobie naszykowałem też płyn do pukania ust. Na raz, Kacper. Dobra. Ale patrzymy się na siebie i losujemy. Dobra. Białe. To jest białe. Albo brudna woda, albo tort urodzinowy. Dobra. Ja mam martwą rybę, albo jagoda z bananem. Dobra. No to... ten tort. Martwa ryba. O! To nie tort. Okropne! To nie tort. To nie tort. Okropne! To nie jest tort. Co to masz? Ale chyba brudna woda. A wy myślałem, że ludzie inaczej smakować. Nie wiem, nie kosz. O Jezu, martwa ryba jest okropna. Fuuu! Daję na środku. Szczerze myślałem, że będzie gorzej. Ja się nie poddam. Nie, to jest okropne, martwa ryba nie siepie ryb w ogóle. Przecież jesz. Ale jem inne ryby. Jak tam ci masznego? Brudną wodę. A tutaj mam brudną wodę i to starczy. Popijasz wodę. Jak się z tym czujesz? Nie wiem. Dobrze. Pierwszy jest nie było to zły. Dobre. Następna sprawa. O kurde. O cholera. To może być bardzo złe. To może być albo jabłko, a ja albo mogę wymioty. Nie, brzoskwinia, czyli gruszka u ciebie, albo glut z nosa. Brzoskwinia albo tutti frutti ty masz teraz. Nie mogę mieć tutti frutti. Dziewiątka. Wymioty, o kurde, wymioty albo brzoskwinia. Ja mam glut z nosa. Dobra. Gruz z nosa. Drugi zły? Nie mam pojęcia. To są w ogóle dobre? Nie mam pojęcia, co to było. Ale to nie było przez chwilę na pewno. O! Uznajmy tak, wolę swoje gruty z nosa zdecydowanie. Dobra, dajemy radę. Dajemy radę. Może weźmy po razie takiego słabszego, co na pewno będzie. Zauważyłem, że nie mamy zgniłego jaja. Jak nie mamy? Chyba. Jak to nie? Albo to. Może być to. Chcesz wziąć? Nie. Może ty po. Jezus! Coś, gluty z nosa jadłeś? Tak, jeden gluty z nosa. No, ochotę wziąć ten zielony. Nie wiem, mogą być dwa takie same smaki. Pamiętaj, to jest osoba. Wiem. Nie jest powiedziane, mogę nam same złe tu wcisnąć, nie? Więc wiesz, to jest... Dobrze, więc lecimy dalej. Kurde, boję się. Było jak chili. O, co to jest? Skunks chyba. Nie, czy nie? Tak, to jest skunks? Albo... Usemka? Lukrecja. A ja nawet tego nie chcę brać do ust. Nie, no ja mam znowu albo żygi, albo brzoskwinie, albo bananowe, albo martwą rybę. To jest martwa ryba albo banan. Ja jadłem martwą rybę albo banana. Wiem, jak ja tego nawet ryba. Nie chcę brać do ust, bo albo ja to, albo to, to jest niedobre. Ja sobie na wszelki wypadek wezmę to. Ja też biorę, bo na pewno to będzie niedobre. Dobranoc. To będzie niedobre. Lukrecja! Żygi miałem! O kurde!
Nie, ja biorę sobie ten. Lukrecja, majster. Witamy was po przerwie. Z krótkiej, ale długiej. Ja musiałem sobie przemyć. Ja przejeść. Usta, a on musiał coś zjeść, bo nie żyjemy po prostu po tym. On nie lubi Lukrecji, a ja nie lubię wymiotu. Kto lubi? Tak jak mówiłem wcześniej Kacprowi, im dalej w las, tym bardziej boję się iść. Ale jest coraz gorzej. Coraz ciesz się, że na razie nie trafiłeś na zgniłe jajo. No, gniłe jajo najgorzej jest. W sensie to jest podobno patrz, takie, bo śmierdzący kalaruch może nie będzie aż tak zły. Może trafić na opiekuną mówiankę. Aczkolwiek mamy chyba... W ogóle tego nie mamy? Dobra. Ja mam Lukrecja albo Skunks. A ja mam... Zabiję się jak Skunks. A ja mam co? Używam karty wymiany. Nie ma czegoś takiego. Nie, ja nie będę zżygał dzisiaj. Dawaj. Nie biorę Skunksa. Nie Kacper, biorę. Jak będzie od razu niedobry, to bierzesz tego, no. Za chwilę ci tu wstawię, trzeba jeść z twojego poprzedniego odcinka. Nie! No właśnie, trzeba nie. jeść! Ty nie zjadłeś. Trzeba jeść. Nie, ja mam co? Ja jeszcze szansuję. No to masz te drugie. Czyli ty masz 15-16, czyli masz albo martwą rybę, albo jagodę. A ja mam 9-10, czyli wymioty albo brzoskwinie. To są żygi chyba znowu. Drugi to by nie ożyli, ja tylko językiem pojany, ja bym to mówił. Ja mam wymioty. Tak, zobaczymy. Byłeś o to dobre, zobaczysz. Pierwszy raz coś dobrego będziesz miał. Brzoskwinia! Mam brzoskwinię, mam dobre. Mam dobre. Martwa ryba. Okropecie. Dobrze! To się znowu chce. Ale one wszystkie są słodkie na początku. A później nagle, kurde, ryb! Brzoskwinia. Dobre. Sorry. Im więcej tych białych, tym bardziej się boję. Białe to na pewno najgorsze, nie? Albo będzie mi urodzinowy tort i bardzo słodzi się. Ja miałem już raz. Wiesz, tak? Co miałem. Co miałeś? A, brudną wodę. Jest do zjedzenia. Jest do zjedzenia. Albo może być... smakowało. Siadłem mleko albo olej kokosowy. To albo to. Też może być 5 popcorn? Albo 6. Zgniłe jaja. I zgniłe jaja. Tak jest. Mamy najwięcej zgniłych jaj, popcornów. Na urodzinowych tortów, dobra. Brudnej wody. A ja mam nadzieję, że teraz trafię na coś dobrego, bo to jest niesprawiedliwe. Czemu to odłożyłeś? Co to miało bo być? Nikt nie lubi Lukrecji i nikt powiedziałeś, nie lubi... Powiedziałeś, że Lukrecja jest dobra. Nie, ja nie jadę nigdy Lukrecji. Nie lubię, nie wiem. Bartek! Sorry, musiałem! Bo się boję, co to będzie. Ja mam albo na rodzinowy tort, albo brudną wodę. Ja tak samo chyba, nie? Nie, ty masz albo zgniłe jajo, albo... Brudna woda. Nie lubię. Fu. Co ja mogę mieć? Albo zgniłe jajo, albo popcorn. Zgniłe jajo to nie jest na pewno. Popcorn moczuję. Tak, popcorn? Mhm. Szczęściarzu. Popcorn. Ja miałem... Ale powiem ci, za słodki. Już nawet się ulatnia powoli... Marshmallow. Smak. Smak się powoli ulatnia, wiesz? No. Ja tylko poczułem, rozdziłem, poczułem tą brudną wodę, wyplułem od razu. Popcorn! Bardzo popcorn! Wiesz? Wow! Ej, dobre! Ja chcę spróbować, ale nie robię! Nie wezmę tej drugiej, bo to będzie... Co wziąłeś? Co miałeś? Ja miałem brudną wodę. To się to zjeść, ja to zjadłem. Nie, nie. Dobrze. No to... Lecimy dalej. Ja się czuję niedobrze czasami. Znaczy... Bartek. Co? Lecimy. Czy
Czuję się źle z faktem, że chyba wziąłem albo Tutti Frutti, albo gdzieś śmierdzące skarpetki. A ja mam co? Tą brudną wodą lecie od ciebie jeszcze. I popcorn. Ja mogę mieć znowu martwą rybę mogę mieć. Chyba, że tort urodzinowy. Szczerze, zakażone mleko. Mnie już słodko jest w buzi. Zakażone mleko, czyli zsiadłem mleko. Mnie już słodko w buzi. Nie mam co pojęcia, co to było, albo niedobre. Moje jest niedobre, ale zjadłem. Ale da się zjeść, nie? Już jest za słodko. Idź prawie sobie na tak. Co? Usta. Cóż, moje jest zjadłem. Zjadłem, ale było niedobre. Ja nie wiem, co miałem, ale wiem, że było niedobre. By się cofało. A próbuj tylko! Biegniesz od razu! No już za słodko. Ja już nie dam rady kolejnego. Jest słodko, ale jeszcze dwa musimy wziąć, Bartek. Lecimy, Bartek, jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Nie! Ja to chciałem wziąć! A co to jest? Albo gruz nosa, albo śliwka, tak? Czy... Albo gruszka. Albo gruszka. Czekaj. Gruz nosa już był, no proszę, gruszkę! Miałem buta z nosa. Chcesz się zamienić? Nie! Lol. Znowu? Tak! Znowu gruz nosa! Teraz ty możesz moją reakcję popatrzeć. To jest co? Dawaj. Co to jest? Ja cię nie popuszczam, dawaj. Jajo. Idź, biegnij do toalety. Do toalety biegnij. Zauważyłem, że nie mamy zgniłego jaja. Jajo. Dawaj, dawaj, dawaj. To było mocne, tak? To było... Co, jeszcze jedno? Na osłodę? Na osłodę! Dobra. To są najgorsze dni po prostu. Pitole! Tak? Już nie bierzesz? Ja wezmę jeszcze jedno. Ja wezmę jeszcze jedno. O, to było za mocne. Ja wezmę jeszcze jedno, bo ty faktycznie mogłeś poczuć coś niepożądanego. Ja spróbuję wylosować coś dobrego. Ale zgniłe jaja jest przy smakiem w niektórych krajach. Tak? Tak. Są ludzie głupi. Mam dalej w ustach. Zjesz. Co tam mam? Łódka. Dobra. Dobra. Ja coś sobie wylosuję. Bierz na tego. Losuj, a nie. Nie, bo to skoro ty już ten biorę dodatkowo. Co? Nie biorę dodatkowo. Skoro ty nie bierzesz, to ja nie losuję. Ja to weź Tutti Frutti. Nie, bo nie mam Tutti Frutti. Jest, tu. Tu masz Tutti Frutti. Tu masz śmierdzące skarpetki albo Tutti Frutti. Dobra, zobaczmy. Ja to pitole. Drugi raz nie chcę białego losować. Tutti Frutti? Tutti Frutti? Takim akcentem możemy zakończyć, no. Nie? No, ale słodkie, co ten? Tutti Frutti jest słodkie? Głowa, no. Co tu jeszcze jest takiego, że można wziąć? A dobre! A dobre! A dobre! O Jezu, to jest świetne! Jedzenie dla psów pudding czekoladowy, próbujemy we trójkę? Oj, to i to nie jest złe, nie? Znaczy zależy, jakie to jedzenie dla psów jest, czy to jest sucha karma, czy to taka, wiesz... Mokra. Bo mokra jest? Niby okej, nie wiem, nie jadłem. Właśnie sucha jest, bo nasz dobra. No i jadę suchą. Jadłeś karmę dla psów? I suchą, no. Dobra, to co, bierzemy po jednej... Wiadomo jakiej? Dobra, czarna. Błagam, jeszcze ostatni. Pudding czekoladowy! Błagam! Błagam.
A mi teraz słodziutka jest pod tym Tutti Frutti. Mam pudding. Mam pudding. Ja też. No i git. Dziękujemy za dzisiaj. Było nam niezmiernie miło gościć was na tym odcinku. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Było z miłe jajo? Było. Było z miłe jajo. Prawie wymiotował ja na szczęście, nie? Ja miałem więcej dobrych. Nie miałeś. Wiesz, że teraz pudding. Świetnie. Dobrze. Dziękuję wam za dzisiaj. Proszę was o postawienie na dole tego czerwonego przycisku subskrybuj, żeby stał się biały magicznie. Oraz naciśnięcie na dzwoneczek z wybraniem opcji wszystko, żeby być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem, vlogiem, po cichutku i po głośnemu jak dzisiaj. Dziękujemy. Następny box będzie za jakoś tydzień, dwa. Jak wbijecie tutaj... Dojdzie 5. Wbijecie 20 łapek, które zamawiamy następnego boxa z USA. Tak. Więc no. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że tamto nie będzie takie dobre. Życzę wam jeszcze miłego czasu kwarantanny. I pamiętajcie, myjcie ręce. Myjcie ręce. Dbajcie ogólnie o higienę. I hashtag zostań w domu. Tak. I nie wychodźcie nigdzie z domu. Na razie. Nie zrobisz tego, nie?